Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się smartfonowi od firmy Overmax. Mowa tutaj o modelu Vertis 4011U, czyli o smartfonie, który kosztuje około 300 zł, więc naprawdę niewiele. Dokładne ceny w różnych sklepach sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc smartfon niedrogi, przy okazji dość dobrze wyposażony, jeśli chodzi o specyfikację techniczną. A jak to się sprawdziło w praktyce? Zobaczycie dokładnie w tym filmie. Będą testy z aplikacji, benchmarków, będą testy z gier i moje ogólne wrażenia z użytkowania. Więc myślę, że test będzie bardzo obszerny. Dowiecie się z niego wszystkiego, co chcecie wiedzieć o tym telefonie. Przede wszystkim, czy jest wart swojej ceny. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, przypomnijmy sobie szybciutko, co jest w wystawie. Widzieliście to w rozpakowaniu, natomiast zobaczcie. Oryginalna klapka czarna, taka jest na telefonie założona. Ja sobie zmieniłem na niebieską do testów. Po prostu ten kolor mi się najbardziej podobał. I tak, poza czarną klapką mam jeszcze, jak widzicie, niebieską, żółtą, fioletową i taką, powiedzmy, czerwoną, różową. Do tego mamy jeszcze etui żelowe, które też jak najbardziej dobrze do tego telefonu jest dopasowane. Tutaj po tym względem nie mam żadnych zastrzeżeń. Można od razu sobie go fajnie zabezpieczyć. Też ma takie dość grube brzegi, że jak telefon upadnie na płasko w ten sposób, to nie powinien nam się zniszczyć wyświetlacz. Chociaż powiem Wam, że w niektórych takich gumowych etui to zachodziło jeszcze bardziej. Telefon trzeba było wcisnąć tam na siłę i ta protekcja była jeszcze lepsza. Natomiast fajnie, że w zestawie mamy aż tyle akcesoriów. Zawsze można sobie coś zmienić, jeśli nam się na przykład znudzi. Co tu jeszcze mamy? Mamy jedną folię na ekran. Ja akurat nie jestem zwolennikiem folii, ponieważ tak, albo wolę etui, albo w mojej Nokii Gorilla Glass tutaj nie jest po prostu potrzebna folia. Ekran jest na tyle wytrzymały, że po prostu nie rysuje się. Tu mamy zwykły plastikowy ekran, więc jakieś zabezpieczenie się przyda. Co mamy jeszcze w zestawie? Bardzo praktyczna ładowarka, czyli kabelek micro USB, USB i przejściówka do prądu. Czyli możemy ładować sobie z komputera, z laptopa, albo możemy podpiąć do prądu i naładować sobie to wszystko po prostu szybciej. I też fajnie, że jest to w dwóch elementach, a nie jako jedna na przykład ładowarka, tylko z wtyczką sieciową, ponieważ właśnie mamy ten wybór i możemy sobie pokombinować. I ostatnia rzecz w tym zestawie są także słuchawki dokanałowe. Wyglądają fajnie, ale niestety powiem Wam, że grają tragicznie. Mają też mikrofon, mikrofonu nawet nie sprawdzałem, pewnie równie słabo wypada jak dźwięk z słuchawek, a dźwięk jest po prostu płaski, zero basu. Jeśli chcecie z tego telefonu czegokolwiek słuchać przez słuchawki, to polecam sobie po prostu coś dokupić. Według mnie ten element zestawu nie jest wiele wart. Natomiast pozostałe rzeczy myślę, że jak najbardziej fajnie. Tak więc oto Vertis 4011U. Telefon o przekątnej 4 cali z wyświetlaczem IPS 2. I mamy tutaj 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1,3 GHz, 512 MB RAM-u, Androida 4.4 KitKata i 4 GB wbudowanej pamięci. Aparat z tyłu jest 8-megapikselowy, mamy opcję Dual SIM, wbudowany moduł GPS oraz Wi-Fi. Zaczniemy może od ekranu, jest to 4-calowa konstrukcja, więc dobrze i niedobrze. Niektórzy wolą większe wyświetlacze, 4,5-5-calowe, natomiast jest sporo osób, wiem to sam z doświadczenia, które po prostu lubią telefony mniejsze, bez problemu mieszczące się do kieszeni, do jakiejś małej torebki. Tak więc to oczywiście może być plus, że on jest aż tak wielki. Natomiast według specyfikacji jest tu wyświetlacz IPS o rozdzielczości 800x400 pikseli. Tak więc IPS powinny być bardzo dobre kąty widzenia, bardzo dobre kolory. Natomiast z tymi kątami zobaczcie jak to jest, zobaczcie to też w dalszej części recenzji dokładnie. Moim zdaniem ekran jest słabym elementem tego telefonu. Następnie co do zdjęć, filmików zobaczycie też za chwilkę. Z tyłu mamy 8 megapikselów, więc całkiem fajnie. Z przodu mamy 0,3 megapiksela, więc ta przednia kamerka moim zdaniem do niczego się nie nadaje. Jeśli chodzi o odtwarzanie muzyki, to też sobie tam coś posłuchacie w dalszej części testu. Głośniczek mamy tutaj. I co do pojemności baterii, będzie też troszeczkę dalej, szerzej to opisane, natomiast pojemność baterii to 1700 mAh. Natomiast jak sobie zdejmiemy klapkę, widzimy baterię, dwa sloty na karty SIM oraz slot na kartę microSIM. Przy okazji zwróćcie też uwagę tutaj, że ten aparat 8-megapikselowy mamy z flashem. A myślę, że dla części użytkowników będzie to też jakiś plus. Teraz na chwilę założyłem folię
od producenta. Troszeczkę też miałem okazję poużytkować z tą folią. Natomiast, no cóż, folia jak folia, taka najprostsza. Natomiast jak widzicie, wszystkim da się dobrze operować, więc myślę, że swoje zadanie spełnia. Zabezpiecza ekran, a jednocześnie można dobrze użytkować wszystkie funkcje, więc ok. Ok, sprawdzimy teraz baterię. Zobaczcie, program baterii HD został skalibrowany, więc wyniki są jak najbardziej wiarygodne. I spójrzcie, 100% baterii pozwala nam to na użytkowanie telefonu w tym trybie około 6 godzin 39 minut, czuwanie 125 godzin i odpowiednio widzicie, jakbyśmy teraz na przykład odpalili muzykę, to będzie grał 8 godzin 20 minut. Jeśli byśmy surfowali w internecie 5 godzin 33 minuty, rozmowy w sieci 2G lub 3G odpowiednio 6,54 i 3,56. Do sieci 3G smartfon zużywa więcej mocy, stąd ta różnica i odtwarzanie filmów około 5 godzin. A więc to są wyniki tej baterii. Przypomnę, bateria tutaj ma pojemność 1700 mAh. Ok, wyłączyłem oświetlenie. Zobaczcie teraz kąty widzenia. Mam tutaj co prawda wyświetlacz IPS 4-calowy o rozdzielczości 800x480 pikseli. Zobaczcie, jak patrzymy z frontu, to jest ok. Natomiast jak sobie go troszeczkę przechylimy, też jeszcze nie jest tragicznie. Ale już przechylając na bok, widzicie, że kolory nam się odwracają, robi się negatyw. Czyli ekran reaguje lepiej, będąc w pionie. Troszkę tracimy kontrast, ale nie ma zniekształceń kolorów. A jeśli chodzi o ten sposób trzymania, no to jest, jak widzicie, fatalnie. Ok, czas na test Facebooka na moim fanpage'u. Jak widzicie, troszkę przycina. To się jeszcze dogrywa. Wam, że ekran reaguje tak sobie. Spróbujemy sobie w coś wejść. Zobaczymy film na YouTubie. No dobra, filmy jakoś chodzą i zobaczymy jeszcze szybciutko, jak reaguje klawiaturka. No, troszkę niedokładnie wyszło, dość mała ta klawiatura, mały ekran, 4 cale tylko. I zobaczymy stronkę portalu, jak to się będzie poruszało. Dobra, powiem Wam, że generalnie wszystko całkiem ok, chociaż ekran reaguje troszkę topornie. Nie wiem, czy to po prostu przeglądarka się wiesza, ale raczej chodzi tutaj o ekran. Pomimo, że został dokładnie wyczyszczony, to reakcje nie są jakieś niesamowite. Pora na test w grze Catapult King, gra w 3D, która na słabszych maszynkach potrafi przycinać. Okay.
No myślę, że w tej grze jak na razie jest całkiem nieźle. Płynność jako taka jest. No okej, myślę, że całkiem nieźle. Kolejna gierka, czyli Dead Target. Też ekran reaguje tak sobie, dość topornie się to przesuwa. Da się to prawda wycelować precyzyjnie, ale wymaga to takiego dość pewnego ruchu. Ok, strzelanka w zombiakach była, no chodziła dość dobrze, natomiast były problemy z reakcjami ekranu. Zobaczymy sobie teraz w grze Corridor Z. Powiem wam, że wszystko działa całkiem przystępnie. Kolejna gra, w jaką zagramy, to bardzo fajna gra Vector. Kiedyś wam ją prezentowałem na moim kanale. Powiem wam, że wydaje mi się, że ta gra chodzi troszeczkę wolniej niż by mogła. Natomiast jak widzicie, jakichś wielkich spadków płynności jak na razie nie widać. O, to był zły ruch. Dobra, może się uda. Ok, kolejna gierka Sonic Dash. Całkiem szybka, więc pokazująca możliwości telefonu dość dobrze. Ups, dobra, lecimy dalej. No i teraz troszeczkę przycina, ale to jest taki moment animowany. Generalnie myślę, że dość dobrze reakcja ekranu jako taka. Teraz odrobinka testów aplikacji Antutu. Bardzo fajny benchmark. W tej chwili oglądamy sobie w poszukiwaniu martwych pikseli. Ok, nic niepokojącego nie było. Skala szarości. Teraz widmo kolorów. Wiem wam, że co do kontrastu, to te kolory są jak dla mnie troszeczkę przejaskrawione. Oczywiście mam tutaj maksymalny poziom podświetlenia w tej chwili.
i test multitouch. Jeden. Ok, jak widzicie, ten ekran reaguje tylko na dwa dotknięcia jednocześnie. Trzeciego już po prostu nie łapie. No i odpalamy główny test Antutu. I zobaczymy sobie wyniki za chwilkę. Dobrze, i mamy wyniki po testach w Antutu. 18770. Tutaj macie też poszczególne wyniki. I ogólna wydajność wysoka, wydajność w grach określona jako słaba i przeciętna bateria. Tak to przynajmniej widzi program Antutu. Oczywiście to nie jest moja ocena tego telefonu w tym momencie. No i mamy jeszcze informacje o telefonie. Jak widzicie, Android 4.4.2, model procesora, grafika, rozdzielczość ekranu, kamera przednia, pamięć i inne. Cztery rdzenie procesora, taktowanie, możliwości graficzne, przednia kamera 1,9 megapiksela, tylnia 8, rozdzielczości i temperatura pracy. No dobrze, większość recenzji już za nami. Za chwilkę na koniec będzie jeszcze plansza podsumowująca testy, plusy i minusy. Natomiast zbliżając się już do końca, jeśli chodzi o wady, zacznijmy od tego. No to moi drodzy, dołączone do zestawu słuchawki dokanałowe są bardzo, bardzo kiepskie, ale to jest akurat szczegół, ponieważ jest to gadżet wart kilka złotych. Możemy sobie za 20-30 zł kupić już jakieś lepsze słuchaweczki. Jak chcemy coś dużo lepszego, no to w granicach 60-70 dostaniemy coś fajnego. Natomiast jeśli chodzi o codzienne użytkowanie telefonu, to największą niestety wadą jest ekran. Według specyfikacji IPS, czyli powinny być dobre kąty widzenia, powinno być dobre nasycenie kolorów, natomiast jak widzieliście, ten wyświetlacz jest według mnie po prostu kiepski. Gdyby był lepszy, no to telefon by był naprawdę świetnym sprzętem w tej cenie, a tak według mnie jest po prostu sprzętem naprawdę przyzwoitym, wartym tej ceny, ale bez rewelacji. Do czego można się jeszcze przyczepić, no to bardzo słaba przednia kamera. Tylny aparat jest o wiele lepszy i robi już w miarę przyzwoite zdjęcia i jako takie filmy. Kolejne plusy telefonu, no to ogólnie jest dobrze wykonany, jest dość wytrzymały. Ma wytrzymałą baterię 1700 mAh, system KitKat Android 4.4, tak więc też nowa wersja, dobrze się sprawdzająca. No i mamy tutaj wydajny 4-rdzeniowy procesor, faktycznie się to sprawdza. 4 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Dużym plusem jest też opcja Dual SIM oraz szereg zainstalowanych już przez producenta aplikacji, chociażby nawigację czy jakieś programy użytkowe. Naprawdę się to przydaje, jeśli ktoś dużo korzysta z tego telefonu. Dla wielu osób początkowo po rozpakowaniu minusem było tylko 512 MB pamięci, nie było tam 1 GB pamięci jak w większości telefonów. Natomiast powiem Wam, że przy tym procesorze, przy tym systemie operacyjnym ta pamięć według mnie wystarcza, ponieważ telefon po prostu się nie wieszał, nie miał jakichś problemów z płynnością. Dlatego w tym przypadku myślę, że jest ok.
To tyle od strony technicznej, a jeśli chodzi o jakość samych rozmów, połączeń, no to według mnie jest po prostu przeciętna, przyzwoita. Jakość rozmów nie jest ani tragiczna, ani też nie jest jakaś krystalicznie czysta. I druga rzecz, jeśli chodzi o zasięg sieci, zasięg Bluetooth i innych takich rzeczy, Wi-Fi chociażby też to jest ważne, to również jest z tym dobrze, chociaż nie na przykład aż tak dobrze jak w przypadku mojej Nokii. A już tak ostatecznie, jednym zdaniem podsumowując, za te około 300 zł telefon myślę, że naprawdę niezły. Ma swoje błędy, ma swoje mankamenty, natomiast pamiętajmy, że nie ma produktów idealnych. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczymy jakiś sprzęt Overmaxa, jakieś smartfony na moim kanale. A w dzisiejszej recenzji żegnam się już z Wami. Pamiętajcie, ceny gadżetów Overmaxa sprawdzicie sobie w opisie filmu. Wchodźcie także na mojego Facebooka i codziennie na mój kanał, ponieważ codziennie coś nowego. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!